Chcieliście klimatolonia, to macie. Nie podsłuchuj, nie podsłuchuj. Kurwa, jak się stresuje. Każdy się na mnie patrzy, ja chodzę z kamerą. Siemanko, Denis Bad Boy z tej strony. Witam w Toruniu, witam u mnie w mieście. Dzisiaj was zabiorę na fajny obchód. Zwiedzimy parę miejsc, zobaczycie moją córeczkę, zobaczycie jak trenuję. I tak, uchylę wam trochę rąbka, co się dzieje w moim życiu prywatnym. No i to było zajebiste. Tam jakoś poszło. To było dobre. Rozwijam się. Ja pierdzieję, że się stresuję. Nie ma czego. Jest? Dobra. Dzięki bardzo. Miłego. Dzięki bardzo. Dzięki. Ty, takich akcji to może być 30 jeszcze, nie? Urodziłem się w Toruniu, jestem z tego powodu bardzo dumny. Jest to moje miasto, wszystkie bramki są nasze, kluby, także żyć nie umierać. Dziękuję bardzo. Proszę. I powodzenia. Dzięki bardzo. Dzięki. Możemy, to chodźcie. No. Dobra, dziękuję. Dobra, idziemy. Co, bo ja się nie odciągnę się od zdjęć. Może kominiarkę założę jakąś, co? Kurwa, teraz będę robić ciągle zdjęcia. To wasza wina. No co, no dzięki High League jestem, stałem się osobą bardzo medialną. Jestem bardzo za to wdzięczny. Ludzie zobaczyli mnie od innej strony niż z tych brutalnych walk na gołe pięści. Myślę, że polubili mnie od małych dzieciaczków po starszych ludzi, także zajebiście, fajnie, fajne uczucie. W tym środowisku, co się obracam, to tak troszeczkę średnio to wygląda. Średnio być tak mocno rozpoznawalnym, jak jestem teraz. No ale co zrobić, takie życie. Moim kolegom to nie przeszkadza. Dopingują i wspierają mnie, także byle do przodu. No troszeczkę mnie nie było, zniknąłem z internetu. Wziąłem sprawy w końcu w swoje ręce, zacząłem porządnie trenować. W końcu wziąłem bardzo profesjonalnego trenera od kalisteniki, crossfitu. Poprawiłem swoją wydolność, dynamikę, siłę, także zobaczycie mnie zupełnie w innej odsłonie. Oficjalnie mogę powiedzieć, że z Kubiuszynem Dondiego bijemy się na zasadach MMA. Bijemy się 3 rundy po 3 minuty. Będę przygotowany na pełny dystans, 3 rundy po 3 minuty będzie na pełnym ogniu. Także nie musicie bać się o moją kondycję. A co wejdzie, to wejdzie. Wiadomo, idę po knockout, chcę skończyć tą walkę w pierwszej rundzie, najlepiej to w pierwszej minucie. Wybrałem MMA dlatego, że Kubiszyn lubi klękać, odpoczywać, tak jak Alan, żeby nie spierdalał. Go złapie, to już go rozbije i będzie po temacie, tak? Nie będzie klękania, liczenia, będzie po prostu padnie od ciosu czy od kopnięcia, będę mógł go dobić i zakończyć walkę. Po walce z Alanem byłem bardzo wkurzony na sędziego, nie podobało mi się jego zachowanie. Moim zdaniem to walka powinna być przerwana w pierwszej rundzie, a nie po każdym ciosie gość padał, wstawał 15 sekund jak chciał, dostał kopa, padał, sędzia go nie liczył, wstawał znowu 15-20 sekund. Sędzia z KSW do mnie dzwonił, sędzia z Fenu, sędzia z Babilonu, no wielu sędziów do mnie dzwoniło, na kamerkach z nimi rozmawiałem, że bardzo niefajne zachowanie z sędziego strony, że pozwalał Alanowi dalej walczyć, tak? Dostanie chłop bombę, kurwa, pada, a ten go nie liczy, no to takie coś to jest w ogóle, daj spokój, nie? Dlatego bijemy się na zasadach MMA, już nie będę zostawiał tego w rękach sędziów, po prostu padnie, dobije go i tyle. Liczył tak powoli, że to mijało z 20 sekund. Dostał kolano, padł, zaraz wstał, dostał bombę, padł, nie policzył go. Później znowu wstał, w pierwszej rundzie dostał, pamiętam, dostał kopa chyba tu, padł i sędzia mówi wstawaj, wstawaj, a on wstaje, noga, jedna noga, ręka, wstaje, mówi wstawaj, wstawaj, zamiast go kupalić, no to on sobie dochodzi do siebie. I tak się wypompowałem, nie? Do tego jeszcze byłem po COVID-zie świeżo, także niezadowolony jestem z tej walki, a słyszałem, że Alan chciałby rewanż w piątkówkach w MMA. Nie wiem, a chyba kamikadze kurwa jest, ale jak chcę, to mogę mu załatwić szybki knockout w 15 sekund tym razem. Właśnie podjeżdżamy pod Centrum Plaza. Zaraz podjedzie mój ojciec z moimi kolegami, porozkminiamy sobie parę spraw. Jedź. I dopali flanki. Idzie elita. Siema. Siema. Yo. Siema. Idziemy na obiad, ty odstawiasz? Jo, zarobione w tym stawiasz. Ja widzę. Co się napinasz, kurwa? Muszę się napinać. A ty dyktafon nagrywasz. Jo. Z podsłuchem policyjnym. Nie, teraz chudłem. Znaczy, waży 107, ale taki odpuchnięty jestem, nie? Zajebiście, kurwa.
Ty na mieście, teraz zaraz po mnie jedziemy, także zaraz do sklepu. Jo, wszyscy razem. Cały dzień. Już mi męczą, od rana mi męczą, nie? Ale co, czasem trzeba. No, 40 zdjęć musiałem zajechać z takimi dzieciakami, nie? Na mieście byłem. Kurwa, daj spokój, zajechałem się trochę. Wszystkie dzieci musisz już gotowe zdjęcia z autografami. No. Denisa, życie się zmieniło choćby z tego względu, że idę z nim przez miasto gdzieś i nagle tłumy ludzi podchodzą, sobie zdjęcia robią. Nieprzyzwyczajony jestem do czegoś takiego, zresztą on może już trochę tak, ale dla mnie za fajne to nie jest. Jakiś tam wywiad udzieliłem i też tam coś tam do mnie podbijali na jakieś tam oferty walki, próbowali mi wlepić. Nie wiem, ja na razie chyba nie jestem gotowy na to jakoś, nie czuję się w tym. Tak jak mówiłem już tam w wywiadzie jednym, że ja bardziej się czuję w zaciszu powalczyć gdzieś na treningu ewentualnie. Tu jakoś na publiczność, jakoś coś. No nie do końca jestem przekonany do tego. A co będzie, zobaczymy. Czas pokaże. Wracając do tego tematu, co kiedyś jak był młody, bardzo młody. Jak jeździliśmy po galach, on już wtedy trenował, jak robiliśmy mu zdjęcia tam właśnie z Mamedem, czy tam z Bedorfem, czy z Pudzianem. Michał Materla też był. Miałem to na płycie. Robiłem mu kiedyś do szkoły taki filmik właśnie z tego, jak on trenuje, jak jeździ na zawody, jak właśnie pojeździł i kibicował tym starszym. I miałem to fajnie na płycie zgranej, nie wiem, później jakoś przy przeprowadzce mi tą płytę wcięło. Próbowałem ją odnaleźć na komputerze, to zdjęcia, ale nic nie znalazłem, nie? A żałuję jak cholera tego, bo to był naprawdę fajny materiał taki. W dzisiejszych czasach by to wystawił na Facebooku, to kupa śmiechu by była, nie? No co, młody jak się urodził, to już z automatu dostał imię z filmu Denis Rozrabiaka. Już do przewidzenia było, jaki będzie, tym bardziej, że tata też trochę broił, no to wiedziałem, że moje geny to też coś musi być w tym stylu, więc dostał mnie z automatu. No i tak było, od przedszkola po szkołę, zdarzały się tam różne dziwne sytuacje, no ale to dla mnie to było normalne, dla niektórych może nie, ale ja miałem podobnie w swoim życiu, więc mnie to nie zaskakiwało. No broił jak to broił, bardziej niż przeciętnie, no i do dzisiaj broi, no widać zresztą mnie. Tak, Michałek, dzisiaj dojeżdżę, że w samochodzie muszę wpisać. Także dzięki. Chce ktoś? Nie, dzięki. Jedziemy teraz po moją córeczkę Mikę do przedszkola. Weźmiemy ją, zabierzemy ją do plazy na jakieś koniki, jakąś zabawkę jej kupię. Cześć, Cipko. Gotowa? No gotowa. Gotowa. Chodź. Szybko, jedziemy po prezent do plazy. Tak, jeszcze dam bidon i... Dobra, dobrze, dziękuję bardzo. Poczekaj. Czekamy jeszcze, tak? Czekamy, zobacz, pani jeszcze nam coś da. Jedziemy do plazy? No. Tak? Na malowanie? Konika! Chodź, to wejdź jeszcze po konika. Ręczka do widzenia. No super wyglądasz. Byłaś grzeczna? Tak? Na pewno? Tak? To koledzy nasi, wiesz? Nas kamerują, na filmie będziesz statusiem, cieszysz się? Będziesz na YouTube. I tutaj miało coś? No. Tak? Włączy ci muzyczkę jakąś? Kupiliśmy tutaj. Co ci kupię? To tutaj w plazie. W plazie? To sobie wybierzesz coś, tak? Włączyć mi do rana. Dymy do rana? Włączę. A będzie śpiewała? Nie. Nie? Nie. Czemu? Nie. Bo panowie są? To? Tak? Malowanie będziesz chciała? Tak? Z Elzą? Dobrze. Może nagramy panią, co? Która nam nie chciała cukierek, co dla ciebie? Pokażemy światu? Co to za niedobra pani była? Nie tutaj, to ta pani. Byłem z mamą na lodach i zapomniałem posypki dokupić, nie? I baba powiedziała, że jej nie dosypie, nie? Ja mówię, pani spójrz, to jest mała dziewczynka, coś pani dosypie, ja pani dopłacę, nie wiem, ile trzeba, 5 czy 10 zł, ona mówi, że nie, że będę musiał jeszcze jedną loda kupić, nie? A mówię, to pani jej dosypie. Mówię, co za problem pani robi, nie? Ona, że nie może. A mówię, ma pani tyle posypki obok siebie, to takie malutkie kuleczki były, nie? A ona mówi, że nie może i tyle w temacie. A mówię, nie jest pani żal takiego mojego dziecka, dziewczynki jak płacze? Ona, nie jest mi żal, nie mogę i tyle. Cześć, co za Francę? Obok mnie. To jest moja córeczka Mika, ma 3,5 roku. Jest śliczną, niedobrą dziewczynką, nie? Z tatusiem.
Ale tatuś wychowa najlepiej jak potrafi, nie? Będzie piękną dziewczynką z klasą. Nie? Idziemy po zabaweczkę, tak? Kochaj, Zuśka. Tak się cieszę. Makijaż, tak? Czekaj, gdzie jest tutaj makijaż? Nie, to nie jest makijaż, myszko. To też nie. Czekaj, tatuś ci znajdzie, chodź. Tu nie. Czekaj, tutaj masz LZ. I tu będziesz miał makijaż jakiś. To? Tu masz, zobacz. Takie coś. Tu masz. Czekaj. To jest makijaż? Nie, to nie jest makijaż. A nie, to masz te. Dobra, tu już masz takie coś. To nie jest makijaż. O, a nie, to masz tą. Z myszką. To jest Elzą czy z myszką? Z Elzą. Takiego coś. Takie coś? A tutaj prawie nic nie ma. Tak, na pewno chcesz to? Tak. To chodź do kasy. Chodź, chodź niewidziwie. Też Elzą, dobra, to ci kupię. Proszę, trzymaj. I szybko do kasy. Poczekaj, poczekaj, teraz panie kupuje, tak? Nie, 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 ty już tutaj. Już stoimy tutaj. Ej, Mija, bo zaraz odłożymy. Umówiliśmy się na jedno, stawać dwa, tak? Piciu dostaniesz, teraz idziemy na lody. Tak to jest. Chodź, spakuj to. Reklamóweczka. Trzymaj. Nie, nie, nie. Tak? 44,98. Może dam inaczej pani, co? Schowaj sobie. Schowaj sobie. Schowaj sobie, myszko, wiesz, do tej torby. Chodź, Mika, poczekaj. Ty już tutaj nie wymyślaj, szybko trzymaj swoje rzeczy. To jest twoje, nie moje. Nie wiem po co idę opakowanie, ale chciała tą A. Mija. Co to jest? Isak. Nie, to jest do malowania paznokci. A to? Tomasz, nie wiem. W samochodzie otworzysz, tak? I w domku. To jest pisak chyba jakiś, wiesz? Daj rączkę. Chodź, idziemy. Chodź, myszko, do samochodziku szybko. Chodź, myszko, bo ci spadnie. No. Nie, już teraz już mam swój, już to ty. Już właśnie zaraz zaczynamy mój. Dobra, no. Słuchajcie, tu jest taka ciekawostka. Ogólnie w klubie zbyt wiele rzeczy nie zostało uszkodzonych przez klientów, przez osoby trenujące, ale podczas jednego z treningów z Denisem trochę nas poniosło. No i Denis pokazał swoją siłę. Zrobiliśmy niechcący tą dziurę w ścianie za pomocą piłki lekarskiej, na której Denis się uczył prawidłowej techniki. No, rzucał tam za maty, no ale zobaczcie, doleciało aż tutaj. I mimo, że tu był materac, który miał amortyzować uderzenie, no to siła była tak duża, że no, mamy dziurę, którą będziemy musieli zalepić. W naszych treningach staramy się uzupełniać to, co Denis robi na treningach z kickboxingu. Chcemy go wzmacniać, poprawiać jego wydolność i wytrzymałość, ale takimi metodami, których nie jest w stanie zrobić na treningu kickboxerskim. Za każdym razem staram się Denisa zaskakiwać jakimiś nowymi setami, dzisiaj też tak będzie. Nie do końca wie, co go czeka, dzięki temu nie jest w stanie się na to przygotować, tak? Trudniej jest mu też rozłożyć siły, bo nie zna tego setu, więc to jest troszeczkę imitacja walki. Dodatkowo dzisiaj wprowadziłem coś, co go z pewnością zaskoczy. Mianowicie dwie ze stacji, które dzisiaj będziemy wykonywać, będą takim elementem, którego celem będzie wymuszenie na nim koncentracji podczas zmęczenia. Czyli będzie set 9 ćwiczeń, każdy z nich będzie wykonywał 20 sekund, 5 sekund na zmianę stacji. Podczas tych ćwiczeń te wydolnościowe ćwiczenia zostaną przeplecione takimi ćwiczeniami na koncentrację, na uwagę, żeby był w stanie skoncentrować się maksymalnie podczas bardzo trudnego, znaczy bardzo dużego wysiłku. 3, 2, 1.
Chcę w końcu udowodnić wszystkim, że jestem godnym takim przeciwnikiem dla Kubiszyna. Wierzę w swoje umiejętności, wierzę w swój charakter, wiem, że jestem bardzo dobrze przygotowany. Wchodzę, robię swoje, wygrywam, zabieram mu tytuł mistrza świata i idę dalej po innych. Dogadywaliśmy walkę na mojej federacji The War, walki na gołe pięści. Niestety się nie dogadaliśmy z tego względu, że federacja pewna nie pozwoliła mu. Dogadaliśmy inną walkę w innej federacji na zasadach K1, małych piątkówkach. Ja już tam podpisywałem kontrakt, on już też miał jechać, Grabowski go wziął za mordę. Dogadamy się za pieniądze i tak dalej, ja ci wybaczę, że mnie nazywałeś frajerem i tak dalej. I został w gromdzie, no i zaczęli mnie wszyscy ubliżać, tak publicznie, zaczęli wstawiać tam zdjęcia na głównej federacji. Dla mnie to są wszyscy chorągiewy. Wiadomo o co chodzi, chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, tak? Wolą pozbyć się swojego szacunku i oddać go za gruby hajs. Ja takich zasad nie uznaję, także różnimy się bardzo. Do niego wypaka sobie walkę, ale niech się cieszy. Zdobędzie fame, ale szacunek już straci, tego nie odzyska. Ludzie zresztą wiedzą jaki on jest, także go poznali od innej strony. Jego życie, jego kredki. Jakiś chłop napisał mu, że będzie siadał na butelkę z fake konta, on już mówi, że już jego informatycy się tym zajmują. Że zaraz będzie się rozwalał na komendzie, także e-confident następny się robi, jak Alan Kwieciński. Alan jest internetowym e-confidentem tak zwanym, jest to nowa moda tych właśnie kurwa gwiazdek internetu, pseudogwiazdek internetu, patocelebrytów, o takim jakim jest Alan. Co no kurwa, rozpierdoli się publicznie, że w Amadeusz Ferrari przyłożył komuś nóż do gardła, tam gdzieś igoś leży pod respiratorem w ciężkim stanie, gdzieś w szpitalu. To jest kurwa pchanie na przypał, tak? Na pewno policja się tym zainteresowała, no i na pewno dociekiwała tej sprawy, tak? Dlatego jest taka moda e-confident właśnie i Alan należy do tej grupy. Kubiszyn zachowuje się równie tak samo jak Alan. Sprzedał publicznie szeligę, że zażywa sterydy, także możecie sami sobie to stwierdzić, jaki jest kurwa Kubiszyn. Następny rodzi się kurwa e-confident. Gość nigdy nie siedział, nie grypsował, więc nie powinien się w ogóle wypowiadać na tematy kryminałów. Jak wspomni o tym, to na pewno nie będę siedział z pizdą cicho, jak będzie mnie obrażał. Niech zostawi to kurwa osobom, które mają do tego pełne prawo. To nie jest jego sprawa i tyle w temacie. Jako człowieka go nie szanuję, chociaż mówię, że go szanowałem bardzo do pewnego czasu. Już to wszystko się zmieniło o 180 stopni. Jako sportowca, no to myślę, że to jest jeden z lepszych czołowych zawodników Polski. Także będzie ciężka przeprawa, ale zrobi wszystko, by z nim wygrać. Ostatnio Kubiszyn zapewnił, że nie będzie spierdalał, także bardzo się cieszę. Będzie dobra bitka. Mam nadzieję, że tak jak mówiłeś na Skype'ie, jak rozmawialiśmy dla MMA.pl, nie będzie spierdalał, to dotrzymaj słowa. Mi to wszystko jedno, gdzie się będę bił z Don Diego, możemy się bić nawet w budce telefonicznej. Kurwa, wejdźmy na się, zróbmy fajną bitkę, niech ludzie się cieszą. Moja walka z Kubiszynem może odbyć się i na konferencji, i w klatce później, także kurwa, mi wszystko jedno, czy będzie tu, czy tu, może być tu i tu. Także mi to nie przeszkadza. Ja za walkę na pewno na konferencji nic nie chcę. Po co ochrona? Będziemy się bić. On też chce się bić, mówi, że nie będzie uciekał, że stawi czoło, że będzie szybszy niż Alan, także no zobaczymy. No jak chcecie, żeby była bitka, no to po co więcej ochrony? Jeśli Alberto wygra z Dubielem, to mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnej gali High League. Chciał się ze mną bić, mówi, że jestem kondycyjnie do rozgrania, także zapraszam, możemy się sprawdzić. Myślę, pierwsza runda, ciężki knockout. Uważam, że każdemu może dać szansę. Alberto mówi, że jest bardzo mocnym zawodnikiem ulicznym. Też jestem zawodnikiem ulicznym, także sprawdzimy się. To jest ciężka waga, gość ma ponad 2 metry, zajebiste warunki fizyczne. Też możemy je znokautować, to nie jest powiedziane, że wchodzę i wygrywam. Mogę wyjść w każdej formule walki, byleby to były piątkówki, nieduże rękawice. Dobra widzowie, to już jest koniec dnia ze mną. Dzięki, że oglądaliście. Bardzo miło się dla Was kręciło filmiki. Na koniec chciałbym powiedzieć dla Was, wodarzy, szefów federacji High League, zmieńcie kurwa mi walkę na numer 1, na walkę wieczoru, bo myślę, że to będzie najciekawsza walka, widzowie tego chcą. Damy show, na pewno damy zajebiste show, na pewno będą zajebiste dymy, także czekam na Waszą decyzję i na zmianę w kartach walk. Pozdro.